Panie Marszałku, Pani Minister, Wysoka Izbo. Tak króciutko chciałem się odnieść do pewnych rzeczy związanych z moimi przedmówcami. 16 października to Dzień Walki, Światowy Dzień Walki z Głodem i to wtedy pojawiły się w prasie naszej polskiej, w mediach te dane o 700 tysiącach dzieci niedożywionych. To PCK podawało, to podawała Caritas, tak, dlatego chyba są to dane prawdziwe, 700 tysięcy dzieci niedożywionych. To jest cokolwiek za dużo jak na XXI wiek, jeśli chodzi o kraj, 20. potęgę świata. Dobrze, że nie ma tu specjalisty od Szczawiu Mirabelek i Ulęgałek, który mówił 2 lata temu, że w Polsce nie ma dzieci niedożywionych, bo Szczaw, Mirabelki i Ulęgałki są na drzewach i na nasypach kolejowych. Ale ja chciałem zapytać panią minister o jedną rzecz. Czy ma pani szacunkowe dane, ile pieniędzy wydają organizacje pozarządowe, tak jak PCK, Polska Akcja Humanitarna ze swoim programem Pajacyk, czy też Caritas, na dożywianie dzieci, na dożywianie dorosłych, bo wtedy ta suma 800 milionów może wzrośnie do 1 600 000. Może trzeba by pokusić się o to, by państwo jednak w XXI wieku, będąc 20. potęgą świata, jak to się mówi nam, powinno zwiększyć znacząco swój udział, nie 550 milionów, tylko na przykład 1 000 000 plus organizacje pozarządowe. Dziękuję.